Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, który tym razem, na Wasze powtarzające się prośby, postanowił nagrać podcast o trudnej, wręcz bardzo ciężkiej tematyce, a mianowicie na temat umysłów seryjnych morderców. Zaczniemy może od tego, Jaki byłby taki statystyczny seryjny morderca? Nie będzie dla Was pewnie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że w przytłaczającej większości wypadków u osób, które dopuszczają się tego rodzaju czynów, o których tutaj mówimy, da się rozpoznać różne zaburzenia psychiczne i zwykle są to zaburzenia osobowości. Według różnych badań najczęściej występującym problemem jest narcyzm, ale także inne dolegliwości. Co nie jest tutaj dla nas wielką niespodzianką, ponieważ, jak już Wam niejednokrotnie wspominałem, rzadko dość zdarza się, że ktoś ma tylko jedno zaburzenie osobowości. Najczęściej one współwystępują, a właściwie seryjni mordercy niejednokrotnie mają taką diagnozę mieszanego zaburzenia osobowości, gdzie, no, raz jedno, raz drugie daje się we znaki danemu człowiekowi bardziej. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli chodzi o umysł seryjnego mordercy, to zwykle jest to umysł człowieka w jakiś sposób skrzywdzonego. Nie zawsze tak się w istocie dzieje, ale rzeczywiście u wielu z tych osób no, widać ślady emocjonalne po zaznawaniu przemocy, zwłaszcza we wczesnym okresie życia. Mogą to być też osoby, które były jakoś bardzo ostro, brutalnie nękane w dzieciństwie, czy też na etapie wczesnego takiego dojrzewania, wczesnej dorosłości. Także to też przystaje trochę do obrazu dość stereotypowego, jaki mamy na temat seryjnych morderców mianowicie do obrazu człowieka, który z ofiary przekształca się w oprawcę. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o umysł seryjnego mordercy, może być już jednak dla Was większym zaskoczeniem, ponieważ często tak się przyjmuje, że to są ludzie właściwie nie przeżywający żadnych głębszych uczuć ludzie, którzy nie doznają wyrzutów sumienia, ale w istocie wcale tak bardzo często nie jest. To nie są jakieś maszyny, jakieś roboty, które no nie przeżywają takich właśnie doznań wewnętrznych. Wprost przeciwnie, u wielu z nich daje się zauważyć tego typu właśnie problemy. I z tego też wynika właściwie cały ten schemat bycia seryjnym mordercą, o czym przekonacie się za chwilę, gdy opiszę wam 7 faz, przez które przechodzi seryjny morderca. Te fazy zostały wyłonione na bazie rozmaitych badań z udziałem osób dopuszczających się takich zbrodni i, i to z całkiem dużą liczbą seryjnych morderców, ponieważ kilkuset to nie jest tak, że tam zbadano kilkunastu czy kilkudziesięciu oprawców, ale rzeczywiście przyglądano się tej sprawie dogłębnie i szeroko. Pierwsza faza to jest faza aury, tak ona się nazywa. I powiedziałbym, żebyście lepiej zapamiętali, dlaczego tak ta faza się w ten sposób nazywa: że to jest taka sytuacja, kiedy umysł człowieka już jest przyćmiewany przez pragnienie popełnienia zbrodni. I ten umysł jest przyćmiewany w taki sposób, że u danej osoby pojawiają się rozmaite fantazje. A co jest najlepszą sytuacją dla wystąpienia takich fantazji? No cóż, najprawdopodobniej życie tego człowieka, delikatnie mówiąc, nie jest dla niego szczególnie przyjemne. Znaczy, doznaje frustracji, może doznawać stresu, może być bardzo ze swojego życia niezadowolony albo znudzony swoim życiem też, bo to nie jest wykluczone. W każdym razie jego własne życie jawi mu się raczej jako udręka bądź jako tortura. I jeśli weźmiemy pod uwagę to wszystko, o czym wcześniej wspomniałem, czyli rozmaite urazy, być może nieprzepracowane traumy, z którymi ten człowiek się nie uporał. No to łatwo sobie wyobrazić, że kiedy mówimy o czymś bardzo dokuczliwym, o jakiejś sytuacji skrajnie trudnej, to tutaj moglibyśmy podnieść te, te przeżycia danej osoby do potęgi drugiej, albo i nawet trzeciej, ponieważ oni znacznie wyraźniej doznają tego rodzaju sytuacji, przeżywają te sytuacje dużo bardziej boleśnie. Faza aury ma tu do siebie, że seryjny morderca właściwie zaczyna się trochę izolować. Wydaje się też taki nieobecny, jakby z głową w chmurach. Może bardzo mocno ograniczyć interakcje z innymi ludźmi. Czyli krótko mówiąc, no on trochę przekształca się w pewnym sensie w jakiegoś pustelnika. Często on przekształca się w pustelnika, niekoniecznie w sposób dosłowny, bo on może chodzić do pracy i może funkcjonować zupełnie rutynowo. Natomiast tak, jakby tam właściwie był tylko fizycznie w tej robocie, bo tak, jeśli chodzi o jego umysł, to no, ten umysł jest już pochłonięty różnymi wyobrażeniami, wspomnieniami, przemyśliwaniem, więc w sumie tak mentalnie to go w danym miejscu nie ma. Dlatego wspomniałem, że on może się wydawać taki nieobecny. Czasami ta izolacja ma postać dosłowną, ponieważ ten człowiek rzeczywiście może trzymać się z dala od innych, chodzić takimi ścieżkami trochę jak kot. Które tylko on zna, gdzie nikogo nie spotyka, z nikim nie rozmawia, nie zajmuje się za bardzo kontaktami towarzyskimi itd. I przy tej okazji też warto napomknąć, że niekoniecznie tak jest, że seryjny morderca to jest człowiek, który ma za sobą pasmo różnych przestępstw. Takie doświadczenia, że komuś już wyrządzał jakąś krzywdę, chociaż faktycznie wielu seryjnych morderców ma dość, że tak powiem, bogatą kartotekę i dokonywali różnych przykrych czynów niejednokrotnie. I zwłaszcza jeśli chodzi o, o, o zaburzenie osobowości w postaci psychopatii. No to te, te krzywdy to mogły dotyczyć nie tylko ludzi, ale także zwierząt. Zresztą jedna z popularnych klasyfikacji zaburzeń osobowości wskazuje na to, że można diagnozować psychopatię, między innymi z tego względu, że jednym z takich czynników, ale to nie jest tak, że tylko ten czynnik jest już wystarczający, że ta dana osoba stosowała przemoc na zwierzętach. I faktycznie. Wielu seryjnych morderców ma takie rzeczy na koncie. Przy czym oni zaczynali stosunkowo niewinnie, znęcając się nad bardzo małymi zwierzętami, a potem już przechodzili do bardziej hardkorowych historii, gdzieś tam po drodze były psy, koty albo większe zwierzęta. W każdym razie bywa też i tak, że seryjny morderca to jest ktoś, kto niekoniecznie no, jawi nam się jako ty, taki typowy bandzior, typowy bandytak gdzieś z ciemnej bramy, w jakiejś bardzo parszywej dzielnicy, choć faktycznie takich osób stanowczo wśród seryjnych morderców nie brakuje. No i w tej fazie aury ten człowiek zaczyna już sobie, biorąc pod uwagę, że jest tak pogrążony we własnym świecie wewnętrznym, coraz bardziej fantazjować, coraz częściej wyobraża sobie to, co mógłby komuś zrobić, w jaki sposób by to robił. I można powiedzieć, że już zaczyna przynajmniej okresowo żyć wręcz tymi fantazjami. Znaczy, fantazje pochłaniają go bez reszty, i on przestaje być zainteresowany normalnym życiem, w którym może funkcjonować na zasadzie pewnej rutyny, trochę jak robot, wykonując pewne czynności. No ale nie jest to przesądzone, bo tak jak wspomniałem, on może być faktycznie osobą zupełnie odizolowaną od społeczeństwa, może być kimś, kto jest bezrobotny, kto właściwie ciągle siedzi w domu. Także ta, ten, ten profil psychologiczny seryjnego mordercy jest zróżnicowany, ponieważ i te zaburzenia osobowości mogą być bardzo różne. Warto to sobie odnotować, że no nie mamy takiego jednego prostego szablonu. I, I wystarczyłoby go tutaj przytoczyć, abyśmy od razu widzieli, że zapowiada się, że ktoś seryjnym mordercą zostanie. To często bywa zaskoczeniem, zwłaszcza z tego względu, że całkiem sporo seryjnych morderców podejmuje wytężone starania, aby maskować swoją morderczą naturę. Mogą wręcz bardzo starać się o to, aby uchodzić, o takich, uchodzić na takich bardzo przykładnych obywateli. Spokojnych ludzi, dobrych sąsiadów, pomocnych, ta, takich ludzi, na których można polegać, którzy mają dobrą reputację. No to jest takie trochę przygotowywanie się, żeby nikt go później nie podejrzewał. No jeżeli mamy do czynienia z takim przykładnym obywatelem, który może nawet bywa wolontariuszem, który niesie komuś pomoc, no to cień podejrzeń na takiego człowieka. Może też oczywiście w pewnym momencie paść, ale w pierwszej kolejności jednak brani są pod uwagę ci, którzy już mają coś na sumieniu i którzy są ewidentnie takim typem spod ciemnej gwiazdy. No i właściwie na tym zakończyłbym swoją refleksję na temat fazy Aury. Kolejna faza to jest już faza tak zwanego trollingu. I głównie to polega na tym, że taki zabójca, przyszły zabójca albo ktoś, kto zamierza popełnić kolejną zbrodnię. Że tak powiem, szwenda się, włóczy się i zaczyna się rozglądać przede wszystkim za miejscem, w którym mógłby zbrodnię popełnić, a, a także zaczyna się stopniowo rozglądać za potencjalną ofiarą. A zatem to jest takie, to nie są jeszcze łowy, ale to jest już takie no powiedzmy sobie szczerze, jakby to ująć poetycko przygotowywanie się mentalne, ale też takie logistyczne do tego, aby zbrodnię móc popełnić. Niektórzy seryjni mordercy, zwłaszcza na samym początku swojej mrocznej kariery, właściwie no, mieli duże skrupuły, próbowali jakby ze sobą walczyć, bo to nie jest tak, że wszyscy są zupełnie wyzuci z sumienia i nie zdają sobie sprawy z tego, co tam robią, chociaż ładunek emocjonalny jest tutaj decydującym czynnikiem o tym, że do takiej zbrodni dojdzie. Natomiast mogli tak chodzić, tak sobie tylko wyobrażać na początku, że w jakimś miejscu coś zrobią, że, że danej osobie coś zrobią. mogli się tak łudzić, że właściwie taka namiastka im w zupełności wystarczy, że ich nasyci, że taka namiastka tej, tej okoliczności, której mogliby zbrodnie popełnić, będzie czymś, co zaspokoi ich swoisty głód, który pojawia się w odpowiedzi na te liczne i coraz, coraz bardziej rozległe i coraz dalej idące fantazje. To jest takie kuszenie losu trochę, tak, no bo to przypomina sytuację, jak ktoś by rzucił jakiś nauk, na przykład przestałby pić, ale tak sobie chodzi w okolicach barów i tak sobie wspomina, jak to było, albo jakby to fajnie byłoby się napić, tak sobie myśli, tak sobie fantazjuje. No i sami słyszycie, jak to brzmi, no to jest właściwie już pierwszy krok do tego, aby pójść dalej, bo w wielu wypadkach kończy się na tym, że ktoś do barów chodzi. I z seryjnymi mordercami jest podobnie. Oni tak się wałęsają po takich okolicach, w których czują się bezpiecznie, ponieważ myślą sobie, że tam nie byliby przyłapani, że tam mogliby zbrodnie popełnić, albo że z danego miejsca mogliby właśnie kogoś uprowadzić na przykład, po to, aby potem wyrządzić mu krzywdę. Także fantazje nabierają stopniowo realistycznych kształtów, i ten człowiek się tak nie tyle nasyca, co właściwie nakręca. Nabiera coraz większego apetytu i coraz silniejszego przeświadczenia, że zbrodnia ujdzie mu na sucho, ponieważ raz po raz, a może ten okres fazy trollingu trwać tygodnie, miesiące bądź nawet lata. No, tak sobie zaczyna coraz częściej dochodzić do wniosku, że właściwie o tu i teraz, gdybym to zrobił na tej osobie, to na pewno nikt by się o tym nie dowiedział. I właściwie to jest już, widzicie, no, nie chcę powiedzieć, że to jest już od razu planowanie, ale faktycznie na tym etapie te fantazje są już tak daleko idące i realistyczne, że gdybyśmy próbowali rozstrzygnąć, czy to jest jeszcze fantazja, czy już plan to mielibyśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo to może nie być taki plan, który jest sporządzany z pewną premedytacją, z takim bardzo silnym postanowieniem popełnienia zbrodni. Ale no jeżeli coś magluje się, przemyśliwuje miesiącami czy latami, no to już w pewnym momencie faktycznie bardzo różne scenariusze są przemyślane, niejednokrotnie analizowane, rozpatrywane w kategoriach tego, na ile to by się udało, na ile to byłoby satysfakcjonujące, jak bardzo dałoby to przyjemność, bo pamiętajmy też, że ten pierwiastek emocjonalny tu występuje. To, to nie odbywa się tak zupełnie na zimno, bo gdyby to nie dawało jakiegoś uczucia, jakiegoś kopa, jakiejś adrenaliny, ale też takiego poczucia potencjalnie, poczucia spełnienia czy zaspokojenia. To do tej zbrodni wcale by nie doszło, bo tak, jeśli patrzeć na to na zimno, to właśnie komu by się chciało cały ten trud podejmować. Natomiast fantazje oczywiście podsycają tą historię. I teraz, zanim do ewentualnej zbrodni miałoby dojść, to też działają w człowieku pewne hamulce. No i ci potencjalni seryjni mordercy, czy też seryjni mordercy, planujący, planujący no jakby będący o krok od kolejnej zbrodni. Czasami starają się swój głód, głód jakoś hamować, powstrzymywać go. Na przykład piją alkohol, no ale jeżeli oni się upijają, to tym bardziej ich myślenie jest mętne, stany emocjonalne są bardzo osobliwe, ich, ich wnętrze jest rozregulowane, można powiedzieć, więc tym bardziej skłonni są do fantazji itd. itd. Więc właściwie ta metoda swoistego leczenia swojego głodu morderczego głodu jest przeciwskuteczna, pogarsza sprawę i tym bardziej skłania człowieka do popełnienia zbrodni. Następna faza to jest faza zalotów, jak to ujęto chyba zbyt poetycko, biorąc pod uwagę powagę sytuacji bo na tym etapie już zbrodniarz ma pewną ofiarę na oku właściwie można nawet powiedzieć, że ją sobie starannie wyselekcjonował. No, i próbuje ją jakoś tam oczarowywać. Dlatego to się nazywa faza zalotów, bo on robi jakieś podchody do swojej ofiary. Próbuje zdobyć jej zaufanie albo zastanawia się, w jaki sposób może zdobyć zaufanie kogoś, kto odpowiada profilowi jego ofiary. Na przykład taki seryjny morderca jak Ted Bundy, który gustował tam w młodych kobietach no za, zaczynał właśnie próbować, zastanawiać się, jak by można zdobyć zaufanie takiej osoby, e, jakimi czynnikami może podsycać czyjeś zaufanie, albo zmniejszać czyjąś podejrzliwość przynajmniej, czy też e, redukować poziom czyjejś ostrożności, więc ta faza zalotów nie musi dotyczyć od razu konkretnego człowieka, ale już dotyczy konkretnego typu ofiary, jaką sobie wymarzył, czy też jaką sobie wybrał, czy też jaki się w głowie potencjalnego, czy kolejnego, kolejny raz sprawcy pojawił. No i na przykład Ted Bundy potrafił założyć jakąś, jakiś temblak na rękę, aby uchodzić za człowieka, który ma problem właśnie jakiś tam zdrowotny, co od razu wzbudza pewną litość. Inni ludzie chcą tak trochę mu pomóc, jakoś mu bardziej współczują, wydaje się też bardziej niewinny, no bo co też miałby zdziałać taki koleś, który ma ograniczoną sprawność? No to rzecz jasna, było oszustwo, ponieważ on był sprawny fizycznie, no ale jednak właśnie ta ręka mogła sprawiać, że ktoś odebrałby go inaczej. Czasami seryjni mordercy wybierają rzeczywiście już kogoś konkretnego i tym bardziej próbują się wkraść w jego łaski ukazywać temu komuś jako taka godna zaufania postać ktoś, kto jest osobą o dobrych intencjach ktoś, ktoś serdeczny, ktoś uśmiechnięty, ktoś radosny, ktoś wesoły. Ktoś przyjemny, ktoś pomocny i tak dalej. Niekoniecznie po prostu mamy tutaj do czynienia z typowym takim typem spod ciemnej gwiazdy, który tylko właśnie tam inwigiluje czy też obserwuje który tak bada, jakimi ścieżkami porusza się jego przyszła ofiara, bo tak możecie sobie wyobrażać seryjnego mordercę jako kogoś, kto tak jak w jakimś kryminale tak sobie planuje to wszystko. Raczej chodzi o to, żeby zbliżyć się do tej ofiary, zyskać do niej dostęp i żeby ten dostęp był nieskrępowany, aby ten dostęp odbywał się w odpowiednich okolicznościach. No, i zaczyna się, zaczynają się te zaloty, to uwodzenie ofiary w jakiś sposób, co przyjmuje postać już często taką skondensowaną, i właściwie, jeżeli morderca ma już pewien swój typ, upatrzone ofiary. To, to już na dłuższą metę nie ma znaczenia, czy to będzie Basia czy Kasia, czy to będzie Edek, czy to będzie Tomek. Ważne, żeby to był człowiek o takim określonym typie, a jego imię i kto to konkretnie będzie, nie zawsze ma dla sprawcy. Znaczenie. Chociaż różnie pod tym względem bywa i to też sobie warto odnotować, że seryjni mordercy są dość różni. To nie są wszyscy tacy sami ludzie, wbrew pozorom, czy wbrew pewnym stereotypom, czy wbrew jakimś mitom, które krążą o seryjnych mordercach. No i w pewnym momencie wreszcie dochodzi do fazy czwartej, to znaczy, seryjny morderca przystępuje do, do działania, i mamy wtedy do czynienia z fazą przechwytywania. Przechwytywania, jak sama nazwa wskazuje. No to już wtedy seryjny morderca manifestuje swoje prawdziwe zamiary. Już widać, że jego intencje nie są dobre, a że wręcz są mroczne czy też mordercze. Chociaż seryjnemu mordercy rzadko chodzi o samo morderstwo. Znacznie więcej tam jest różnych rzeczy dookoła, ponieważ te fantazje są związane często z torturowaniem, z przemocą seksualną i tak dalej i tak dalej A więc no sporo tych rzeczy jest dookoła samo morderstwo ma jakby przynajmniej w sposobie myślenia sprawcy zapewnić że on nie zostanie ukarany no bo jeżeli by kogoś torturował nad kimś się znęcał i zachowałby tę osobę przy życiu no to potem no mógłby wpaść w jakieś duże tarapaty z tego względu że de facto świadek jego działań zarazem ofiara no, mogliby gdzieś tam starać się go uchwycić, i byłoby to prostsze niż w sytuacji, kiedy ofiara traci życie. No, jeśli chodzi o fazę przechwytywania, to w zależności od kontekstu, od, od ofiary, no, pojawia się tutaj taki kontekst właśnie przechwycenia te, tej swojej ofiary w sytuacji, kiedy tam innych świadków nie będzie w jakimś takim ustronnym miejscu albo w takich okolicznościach, które no, pozwoliłyby po prostu zbrodnie, ukarania za zbrodnię, tak? czy też y, właśnie przyłapania na popełnianiu zbrodni uniknąć. I wreszcie, gdy już ofiara jest przechwycona, y, bo na przykład dostała cios w głowę, albo została odurzona, bądź jeszcze w jakiś inny sposób już jest w, w, właściwie zdana na, na swojego oprawcę, no nie wiem, została zakuta w kajdanki, albo doszło do tego, że została w jakiś inny sposób unieruchomiona. No to następuje faza piąta, i to jest już faza morderstwa. No i na tym etapie rzeczywiście już wszystkie te najbardziej mroczne, daleko idące fantazje znajdują ujście w realnym życiu, ponieważ no następują tutaj już tortury. No i ta dzika satysfakcja to. to, to to zaspokajanie tego morderczego głodu odbywa się. Przy czym e, nie zawsze dochodzi do tych tortur, o których tak wspominam raz po raz, ponieważ czasami dochodzi do samego morderstwa, i dopiero potem sprawca podejmuje pewne działania już na ciele swojej ofiary. Nie będę może tego wątku rozwijał, w każdym razie, no niektórzy mordercy. Nie chcą, nie chcą mieć do czynienia z osobą żywą, tylko chcą robić pewne rzeczy już na osobie nieżywej, z różnych bardzo względów, co jest dość intrygującym zagadnieniem. Niekoniecznie zawsze chodzi o, o to, że, że oni są de facto nekrofilami i że ich najbardziej podnieca czy fascynuje po prostu to oddziaływanie na osobę, która jest martwa, ale. Wtedy oni mają mniejsze wyrzuty sumienia, yy, mogą sobie w pełni ulżyć, ponieważ nie, nie mają już takich hamulców. Niektórzy mówią też o tym tak pragmatycznie, że po prostu nikt im nie przeszkadza w tym, co zamierzają zrobić i że doświadczają pewnej poczu pewnego poczucia mocy, ale przede wszystkim to, co wtedy robią, jest zwielokrotnione, jeśli chodzi o satysfakcję, ponieważ oni są na takim haju yy, tuż po tym, gdy popełnili zbrodnie. Ten hajt też wynika z tego, że, że no sobie tam kogoś pochwycili, czemu towarzyszyła pewna adrenalina. Był to bardzo silny dreszcz emocji, było to bardzo silne przeżycie. Potem, jeszcze to morderstwo, więc, no już na, na koniec, tak, jako taka wisienka na torcie, to są te wszystkie czynności, które przez seryjnego mordercę mogą być podejmowane już po samej zbrodni. Seryjni mordercy, ci, którzy są już, że tak powiem, bardziej doświadczeni w tym rzemiośle, zdają sobie sprawę z tego, że potem haj mija i po haju następuje swoiste zejście, więc wiedzą, że muszą sobie jakoś z tym poradzić, bo będą się z tym wszystkim źle czuli. Wtedy też mogą wystąpić, nawiasem mówiąc, wyrzuty sumienia. Czy też nagle oni sobie tak do końca zdają sprawę z tego, co, co rzeczywiście się stało, też zaczynają spostrzegać swoją ofiarę inaczej niż przed popełnieniem zbrodni, no bo żeby kogoś zabić, to ci ludzie sobie często odhumanizowali ofiarę, zaczęli ją postrzegać nie jako osobę, nie jako podmiot, ale jako przedmiot, albo jako ucieleśnienie tego wszystkiego, czego nienawidzą, czego nie znoszą, albo właśnie no, swoisty wewnętrzny, dla swoich fantazji, czyli podchodzić do tego człowieka tak bardzo instrumentalnie. Natomiast potem, gdy ten szek jest już martwy, to przychodzi w pewnym momencie jakieś opamiętanie, i seryjny morderca musi się skonfrontować z tą bardziej realistyczną perspektywą, jak również z bardzo realnym widmem poniesienia konsekwencji za to, co zrobili, sprzyjają temu rozmaite okoliczności, ponieważ często okazuje się, że te ich fantazje no nie do końca były adekwatne, jeśli chodzi o uporanie się z następstwami zbrodni. Z zacieraniem śladów, czy też no, z tym, co, co trzeba byłoby później zrobić ze zwłokami ofiary, występują różne perturbacje, kłopoty, wyzwania, trudności. To jest frustrujące, to jest trochę jak jeden seryjny morderca w pewnym wywiadzie powiedział: No, jak konieczność zmywania po posiłku. No dobra, uczta była wspaniała, ale kto lubi zmywać, tak mniej więcej to ujął. No więc, gdy nagle trzeba pozmywać, no to oni już nie są tacy zachwyceni. No I wiedząc o tym, podejmują pewne działania, aby złagodzić ten przykry stan emocjonalny, aby złagodzić ten dyskomfort, aby się jakoś z tym wszystkim uporać. No, a jednocześnie po to, aby ta przyjemność z tego, co zrobili, towarzyszyła im jak najdłużej, aby nie zgasła tak nagle, aby to nie poszło jakoś tak prędko w niepamięć, tylko żeby mogli czerpać satysfakcję z tego. No więc sobie przemyśliwują, wspominają to wszystko, co tam się wydarzyło, fantazjują, ale już odnosząc się ściśle do tego, co miało miejsce, nawiązując bardzo do tego, przypominając sobie. Jakie okoliczności miały miejsce i co oni robili, więc to podsyca już, już widzicie na tym etapie, to, to funkcjonowanie w świecie fantazji. Oni tymi fantazjami żyją. Na, no, żeby te fantazje pozostawały takie wyraziste, to następuje faza totemu, czyli ja bym to ujął tak wprost, że chodzi o różne pamiątki. I te pamiątki mogą mieć naprawdę. Niezwykłą postać. Czasami są to części ciała ofiar, czasami jakieś przedmioty yy, i inne tego typu jeszcze historie, może mogą to być jakieś zdjęcia. A coś zabranego z miejsca przestępstwa. Mogą też bardzo żywo seryjni mordercy interesować się tym, co robi policja. Mogą się przyglądać, mogą nawet niektórzy bywać na miejscu zbrodni już po jej popełnieniu i to nawet bardzo długo po, po takiej zbrodni. Tylko że no tak chcąc obserwować, jak tam policja działa, co tam się dzieje, mogą e, obserwować e, media, które piszą na dany temat, które spekulują, kto taką zbrodnię mógł popełnić. Przy okazji, zwłaszcza tych zabójców o rysie, czy zaburzeniu osobowości narcystycznym, to też bardzo kręci, że się o nich mówi, że tyle osób wokół tego przedsięwzięcia działa, że tyle osób próbuje ich złapać że tyle osób analizuje ich profil psychologiczny. Dla narcyza takie bycie, swoiste bycie w świetle reflektorów jest bardzo ekscytujące, on jest w centrum uwagi poniekąd, chociaż jednocześnie o tyle, o ile sobie tak się tym nasyca, o tyle też zwiększa własny głód narcyz, ponieważ no, on nie jest wskazywany, nikt z nim wywiadów jeszcze na tym etapie nie prowadzi, bo do więzienia nie trafił, więc właściwie, jeżeli on tak bardzo się cieszy tym, ile osób jest zaintrygowanych jego postacią, o tyle też no, ma niedosyt w tym względzie, że właściwie no, nie mówi się bezpośrednio o nim, nie? I, I to jest taki paradoks seryjnego mordercy, który często dla niego kończy się fatalnie, ponieważ jeżeli on jest narcystyczny tak mocno, to w pewnym momencie może już zacząć igrać z losem, może słać listy do policji, może e, słać listy do dziennikarzy, do prasy. Zwłaszcza ma to miejsce wtedy, kiedy jego ego zostanie w jakiś sposób zranione. E, I może coś takiego mieć miejsce wtedy na przykład. Kiedy jego zbrodnie zaczyna się przypisywać komuś, ktoś zupełnie inny niż on. Niekoniecznie konkretnej postaci, tylko, no, załóżmy, że jest to, jest to jakiś seryjny morderca X o pewnych cechach, a. Profilerzy czy dziennikarze, albo inne spekulujące osoby w internecie czy w mediach, właściwie przypisują te zbrodnie osobie o zupełnie innym typie. No i to narcyza może bardzo boleć, bo właściwie jego swoiste, osobliwe, bardzo mroczne osiągnięcie nie jest czymś, z czego on miałby być dumny, tylko właśnie tę swoistą, osobliwą zasługę przypisuje się komuś innemu. Więc działa mu to na nerwy. I tym bardziej może pod wpływem swojego narcyzmu właśnie chcieć, tym bardziej nakierowywać może służby, kto tak naprawdę jest zbrodniarzem. No i niejednokrotnie tak się w historii zdarzało, że właściwie seryjni mordercy, zwłaszcza o tym wyraźnym rysie narcystycznym, wręcz już prowokowali sytuację, w której mogliby zostać rozpoznani i uchwyceni przez wymiar sprawiedliwości. Niektórzy to robili bardzo bezczelnie, inni trochę mniej, w każdym razie no, zdarzało się w rezultacie niejednokrotnie, że byli łapani i osadzani w więzieniu, na tym ich historia, rzecz jasna, często nie kończyła się, ponieważ potem jako osadzeni jeszcze pisali, a to pisali książki, a to udzielali wywiadów, więc dalej chełpili się tym, co tam sobie, że tak brzydko to ujma, osiągnęli w ich mniemaniu, bo dla nas to rzecz jasna nie jest żadne osiągnięcie. No i to ta faza to temu na tym właśnie polega, że ten człowiek zbiera jakieś pamiątki, a to sobie wycina zdjęcia z gazet, a to robi sobie screeny z artykułów w internecie i tym podobne historie, a to przechowuje gdzieś swoiste trofea po ofiarach, czy to części działa, bądź coś takiego, bądź coś jeszcze innego. No i yy, okazuje się jednak w ostatecznym rozrachunku, że to wszystko jest dalece niewystarczające. To znaczy, z tych względów, o których mówiłem, z powodu tego paradoksu, tak, im więcej on ma tych pamiątek, im bardziej się do nich przywiązuje, im bardziej mu na nim zależy, im bardziej yy, przypomina sobie to, co zaszło, tym bardziej jest świadom tego, że to już minęło, że to przeszło do historii. Że to jest za nim i to go boli. Wiecie, to jest taka w pewnym momencie tęsknota za tym, co było, za tym, co minęło. Ta tęsknota przekształca się u seryjnego mordercy w pragnienie powtórki z rozrywki, tak? Żeby to znowu, znowu tego doświadczyć, nie? Żeby znowu, znowu przeżyć tą historię, zamiast tylko zadowalać się takimi ochłapami w postaci wspomnień. Porównałbym to do takiej sytuacji, jak ludzie, którzy się kochają, długo się nie widzą, więc bardzo dużo ze sobą piszą przez internet, na przykład przez komunikatory albo rozmawiają przez telefon. Robią to po to, aby mieć ze sobą kontakt. Ale to też jest sytuacja paradoksalna, ponieważ no z jednej strony tego kontaktu jest coraz więcej, on jest coraz bardziej intensywny, ale im bardziej jest intensywny, tym bardziej ci ludzie dochodzą do wniosku, że on jest nieprawdziwy, nieautentyczny i niepełny, ponieważ to jest tylko przez internet, czy tylko przez telefon, więc de facto tego człowieka nie ma. I tu jest to sama historia. Zbrodniarz widzi, że ma te różne pamiątki, te rzeczy, takie tamten, ale im bardziej jakby na tym skupia uwagę, tym bardziej jest świadom. Że nie ma tego wszystkiego, co towarzyszyło mu w trakcie zbrodni, tego haju, tej ekscytacji i tak dalej, tego poczucia mocy, tego poczucia rozładowania pewnego emocjonalnego napięcia. Więc, kiedy te, te, te stany do niego docierają coraz silniej, następuje faza depresji, i wtedy seryjny morderca jest dosłownie zdołowany, yy, i głód w nim narasta. Może mieć też wyrzuty sumienia, które jego stan emocjonalny pogarszają. No i co on wtedy z, y, próbuje zrobić, kiedy ma tą fazę depresji? Cóż. W takich sytuacjach on ponownie zaczyna pogrążać się w fantazji, żeby złagodzić przykry stan emocjonalny. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z zabójcą narcystycznym, to u osób narcystycznych te fantazje o własnym sukcesie, o swoich triumfach, o tym, czego by on nie dokonał, jak bardzo tą zbrodnię by dobrze zaplanował, że byłby nieuchwytny, że ile zbrodni mu ujdzie na sucho, że ile będą o nim pisać w gazetach itd., to wszystko go jeszcze bardziej nakręca. I w tym momencie, jakby do tego fantazjowania, ma dodatkowy impuls, w takiej postaci, że czuje się zdołowany, więc chce sobie złagodzić to, chce sobie ulżyć, no i zaczyna coraz bardziej kombinować, jakby to było, gdyby ponownie zbrodnię popełnił. No i w rezultacie, tego wszystkiego znowu do kolejnego tego typu czynu dochodzi. Zdarza się jednak, że seryjni mordercy popełniają ileś zbrodni, po czym przestają. I to jest zagadka, która nie do końca jest rozstrzygnięta. Domniemywać wolno nam jednak, że czasami seryjny morderca ulega pewnemu wypaleniu. Yy, I to wypalenie może mieć dwie postaci, tak. Zasadniczo znaczy może mieć więcej wariantów, ale zasadniczo wypalenie seryjnego mordercy może mieć dwie postaci. Pierwsza z tych postaci polega na tym, że ten człowiek już ma tak głęboką depresję, takiego doła. Jest tak bardzo tym wszystkim zniechęcony. Ma też poczucie raczej porażki, ponieważ on się próbował powstrzymywać przed jedną, drugą kolejną zbrodnią, a mimo to do tego doprowadzał. Docierają też do niego informacje, kto cierpi w wyniku jego działań. Bo w tych gazetach to nie czyta tylko o tym, jaki przestępca był brutalny czy sprytny, ale także o tym, no kogo pozbawił czy córki, czy syna, jaki członek społeczności odszedł, bo został zamordowany i to wszystko także dociera do seryjnego mordercy, który zdaje sobie coraz więcej, coraz bardziej sprawę z tego, jak okropnych rzeczy dokonał. I w rezultacie pierwsza faza, przepraszam, pierwszy wariant tego wypalenia może polegać na tym, że ten seryjny morderca nagle, ale znika, znika, ponieważ popełnia samobójstwo. Ma już serdecznie dość tego wszystkiego, e, siebie zaczyna też nienawidzić, zaczyna się sobą brzydzić przy tym wszystkim. E, tym bardziej może się też brzydzić światem, ponieważ no, widzi, że, e, że właściwie tak niewiele potrzeba, żeby kogoś pozbawić życia, a policja pozostaje bezradna, na przykład przez ileś miesięcy czy lat a więc myśli sobie, że, że po prostu tak, jeżeli takie zbrodnie chodzą na sucho, to jak, jak duża liczba innych obrzydliwych rzeczy, które robią, robią ludzie, także pozostaje bezkarna? Często na tym etapie depresji też do mordercy dociera, że, że właściwie on jest nie lepszy od tych swoich oprawców, którzy go dręczyli w przeszłości, a może nawet gorszy. Więc jego samoocena przy okazji się sypie. Może też, też do tego etapu wypalenia doprowadzić świadomość rychło nadciągającej sprawiedliwości, ponieważ e, może tak było, że już go próbowali złapać, ale uciekł. Może zdał sobie sprawę z tego, że jego kryjówka została zdemaskowana, albo że ktoś zamierza go wsypać, i tak dalej. I tak dalej. Więc stres w nim narasta, i rzeczywiście jednym z tych e, rodzajów wypalenia jest po prostu samobójstwo. Zdarza się jednak i tak, że seryjny morderca rzeczywiście wygasa, w tym sensie, że on już dalszych zbrodni nie popełnia. Ale szczerze powiedziawszy, w literaturze nie jest do końca wyjaśnione, czemu tak się dzieje. Wiadomo jednak, że jest to raczej scenariusz dość rzadki. Dlaczego? Dzieje się tak z tego prozaicznego powodu, że seryjni mordercy, jak widzicie po tych siedmiu fazach, oni po prostu raz za razem coraz bardziej się nakręcają. A poza tym, no jeżeli ktoś już zabił raz, zabił drugi raz, czy zabił trzeci raz, to już. Na takim etapie, to jemu to nie robi różnicy, czy on popełni kolejną zbrodnię, czy nie, ponieważ on już i tak ma tyle na sumieniu i ma na, na koncie tak poważne przestępstwa, że on już i tak sobie zdaje sprawę z tego, że czeka go to, co najgorsze, jeśli chodzi o karę, gdy wymiar sprawiedliwości go dopadnie, i też już jest świadom tego, że do piekła to on już i tak trafi, więc. Seryjny morderca na tym etapie może myśleć, że on już nie ma nic do stracenia, że właściwie wszystko jedno. Te myśli samobójcze też mogą u niego występować, więc on może nawet myśleć w takich kategoriach, że gdyby trafił do więzienia, to w sumie to też nie jest dla niego straszna perspektywa. Przecież on w ostateczności, jeśli nie będzie mógł tam wytrzymać, to odbierze sobie życie. Więc rozumiecie, on już jest takim człowiekiem, o mentalności osoby, która no nie ma nic do stracenia, tak? czyli on może już pójść w tango. Po całości już się z niczym nie liczyć, niczego się nie bać, ponieważ już, już i tak takie zbrodnie popełnił, że właściwie co to za różnica dla niego? Jedna zbrodnia w tą czy w tą, i tym bardziej skłodny jest swoje mroczne pragnienia realizować. Jeśli chodzi o to, dlaczego niektórzy seryjni mordercy jednak w pewnym momencie przestają mordować. Czasami prozaiczne względy o tym decydują, ponieważ może się okazać, że zdrowie mu już na to nie pozwala. On rzeczywiście może być już do tego niezdolny. Czasami oni są już w takim wieku, albo mają jakieś choroby, które uniemożliwiają im po prostu działanie. Innym przypadkiem, ale to też już na poziomie raczej teorii o tym mówimy, bo to nie jest do końca zbadana kwestia. Jest taka sytuacja, że niektórzy seryjni mordercy chcą zemścić się na konkretnym typie ofiary. I rzeczywiście popełniają zbrodnie, ale czują niedosyt. Mają wrażenie, że to nie było to, że to nie była ta osoba, że inaczej to sobie wyobrażali, że inaczej chcieliby to zrobić, albo że no nie do końca stało się to, na co oni liczyli i dlatego popełniają zbrodnię kolejną. Potem znowu jest ten sam scenariusz, nie są usatysfakcjonowani, więc popełniają następną zbrodnię. I wreszcie za trzecim czy za czwartym razem może się rzeczywiście okazać, że doznali dokładnie tego, co Chcieli, wyrządzając krzywdę dokładnie, precyzyjnie temu, komu chcieli te krzywdy wyrządzić i faktycznie mogą stracić taki zapał, tak daleko idący, żeby popełniać zbrodnie kolejne, ponieważ mogą mieć już takie wrażenie, że właściwie dokonali swoistego odwetu, że się zemścili na tych, których najbardziej nienawidzili, że właściwie im to wystarcza. I teraz Pozostaje tylko kwestią dyskusyjną, czy to oznacza, że on faktycznie już do końca się taki seryjny morderca wypalił, czy po prostu on będzie miał przerwę. I ta przerwa to może trwać latami wręcz, zanim wróci do kolejnych zbrodni. Ale może się tak zdarzyć, że zanim te lata miną, no to nie wiem, on zachoruje na śmiertelną chorobę, on zginie w wypadku albo on zostanie zatrzymany za zupełnie inne przestępstwo i osadzony w więzieniu, więc nie będzie miał jak tych zbrodni popełniać. Czy to jest yy, wypalenie? No nie, to nie jest wypalenie. To są pewne okoliczności, które sprawiają, że od jednej do potencjalnej kolejnej zbrodni yy, no minęłoby dużo czasu, a tego czasu nie zawsze serinemu mordercy po prostu wystarczy. I to tyle z mojej strony na ten temat. Mam nadzieję, że tak własnymi słowami udało mi się wyjaśnić wam, jaki jest taki umysł seryjnego morderca w, w, w rozumieniu psychologii, jakich jest siedem faz jego funkcjonowania, życia wewnętrznego seryjnego mordercy. Jeżeli mielibyście pytania, no to możecie pisać o nich w sekcji komentarzy. Dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop.